Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad gulasz. Gulasz z żołądków z kaczki. Tutaj mam 80 deko żołądków z kaczki, bo powiem Wam na samym początku, co będzie nam do tego gulaszu potrzebne. Gulasz będzie na pewno pyszny, a żołądki będą rozpływać się w ustach. Gwarantuję. Żołądki z kaczki ja już mam oczyszczone, żeby po prostu nie zajmować tutaj dużo czasu. I poprzecinałam je, tak widzicie, one, każdy żołądek jest obczyszczony. W takie kawałki, ponieważ one w czasie smażenia, a później duszenia, gotowania takiego powolnego na małym ogniu, one po prostu zmniejszą swoją objętość. Jak pokroimy na malutkie kawałeczki, to po prostu będą za małe, o, te na takie kawałki. I każdy jeden żołądek po prostu obczyściłam, wypłukałam porządnie w zimnej wodzie i wyczyściłam, o. Lepiej się czyści te żołądki z kaczki, bo one są większe, niż żołądki z kurczaka. Są po prostu, no, całkiem inny trochę smak mają. Także zachęcam, bo naprawdę będą dobre. Pieprz będzie nam potrzebny, biały lub ciemny, kolorowy, jak kto lubi. Kilka grzybków suszonych, ja mam tutaj prawdziwki. Do tego będziemy potrzebować dwa liście laurowe. Jedną ja papryczkę mam ostrą, jeżeli ktoś nie lubi ostrego, to wiadomo, że nie da. Kilka ziaren, chyba 6-7 jałowca i czy z 5-6 ziaren ziela angielskiego. Do tego dwie takie małe cebule, albo jedną dużą. Kilka ząbków czosnku, dajemy tyle, ile lubimy. Ja dam jedną kostkę rosołową mięsną, jeżeli ktoś nie lubi, pomija. Jedna nieduża, bo to jest malutka, papryka czerwona. Dwie, trzy łyżeczki musztardy, jaką lubimy. 200 ml wody z kiszonych dobrych ogórków. To jest woda z moich kiszonych ogórków. 200 ml. Dwie, trzy łyżeczki sosu sojowo-grzybowego albo tylko sojowego. Troszkę takiej mąki przypalanej. Na tą mąkę przypalaną dam link Wam w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem. Już mi się kończy, więc to jest do zagęszczenia sosu, więc widzę, że muszę ją użyć. Jeżeli ktoś nie ma, nie lubi takiej mąki, można sobie kupić jakikolwiek sos pieczeniowy ciemny i taki sos użyć do zagęszczenia. Do tego z takie dwie płaskie łyżki, nawet może ciut więcej dać, ponieważ żołądki są bardzo chude, tu nie ma tłuszczu. Także ze dwie łyżki masła klarowanego, uważam, że masło klarowane jest 100 razy lepsze niż olej akurat do tej potrawy. No i ja dam jeszcze paprykę pikantną, wędzoną. Jeżeli macie ochotę na inne przyprawy, lubicie inne przyprawy, to proszę dodać. Ale tak jak mówiłam, będzie to z żołądków, z podrobów, ale tak jak widać, tu nie ma żadnego. To są błonki, ale one się ugotują, nie będzie w ogóle czuć. Ale tłuszczu nie ma wcale. I zaczynamy. Zapalę gaz pod patelnią. Dam dwie łyżki masła klarowanego. Żołądki mam pomyte. Osuszone ręcznikiem papierowym. O, zaraz. Was dam tutaj bliżej teraz, sobie to odstawię, bo to na razie nam nie będzie potrzebne. O! Tak. Ja w tej patelni, bo to jest głęboka patelnia, ja na niej usmażę żołądki i ugotuję sos. Wszystko będę zrobię w jednym garku, żołądki będę podawać z kopytkami. Wystarczająco dobrze. I będziemy obsmażać nasze żołądki. Nie daję żadnych przypraw, dlatego że jak będę obsmażać na wysokim ogniu, na dużym ogniu, przyprawy po prostu mi się spalą. I będzie gorzkie.
będę obsmażać, a za ten czas ja obiorę naszą cebulę. Po kilku minutach żołądki się fajnie podsmażyły. Już Wam pokazuję. O. Teraz dodaję dwa liście laurowe, paprykę, ziele angielskie, jałowiec. Do tego grzybki. Grzybki można dodać w całości albo je pokruszyć. Cebulę pokrojoną. I chwilę podsmażymy, żeby cebula nasza się zeszkliła. Ja już obrałam sobie czosnek. Czosnku obieramy tyle, ile lubimy. I pokroiłam też paprykę, już tą jedną, w taką grubszą kostkę. Gdy nasza cebulka się zeszkliła, dodaję papryki. Ja mam pikantną, wędzoną, może być też słodka. Jeżeli nie wędzona, to taka zwykła papryka w proszku. O, dobra. Do tego dodam teraz czosnek pokrojony albo przeciśnięty przez praskę. Troszkę sosu sojowego. Sojowo-grzybowego ja mam. O. Da nam to bardzo ładny, ciemny kolor sosu. I ja daję jedną kostkę mięsną. Jeżeli ktoś nie daje, nie musi. Dwie, trzy minutki na takim średnim ogniu. I po dwóch, trzech minutkach nasz czosnek się już fajnie obsmażył, zalewam wrzątkiem. Tak, żeby przykryć nasze żołądki. O. Tak. I teraz tak, pokrywka na bardzo mały gaz. To ma tylko tak delikatnie bulgotać, jakbyśmy gotowali rosół pod przykryciem. Sprawdźmy żołądki po około 40 minutach, ale myślę, że one na pewno będą dłużej. Około, ja wiem, może nawet godziny półtorej. Ja zobaczę się z Wami za godzinę i zobaczymy, jakie są. Także przykrywam, zmniejszam gaz i niech się pomału gotuje. I słuchajcie, widzimy się po godzinie i 20 minutach i moje żołądki są już praktycznie bardzo mięciutkie. I będziemy teraz je jeszcze doprawiać. Ja spróbowałam oczywiście paprykę. Papryka będzie się gotować tak około na małym ogniu 5-7 minut. Jest wystarczająco. Nie wiem, czy to widać, ale sos wyszedł taki ładny, ciemny. Dlatego, że żeśmy podpiekli żołądki i dodaliśmy sos sojowo-grzybowy. On taki ciemny kolor fajny daje. Do tego dam musztardy troszkę. O, ze dwie łyżeczki musztardy. Tak. Nie soliłam jeszcze, dlatego że mam wodę z ogórków kiszonych i ona już jest słona. Tak. Wymieszamy. Tak. I dodamy do smaku wody. Może wszystko zależy od tego, jakie lubicie po prostu słone, bo to jest słone. Ja troszkę dodam, zaraz spróbuję i jeżeli trzeba będzie, to dodam jeszcze troszkę. Po prostu soli nie daję.
Sos sojowy był słony, woda z ogórków jest słona. Tutaj mam tą mąkę, co Wam pokazywałam, którą sama robiłam do zagęszczenia. Ja ją rozpuściłam w, no tam nie wiem, 50 ml zimnej wody w wodzie z kranu. Wymieszałam i tym zagęszczę sos. Także chwilkę, niech się pogotuje. No, papryka już jest al dente. Taka fajna. To, co żeście nie widzieli, wyciągłam liście laurowe, ziele angielskie i jałowiec po prostu, żeby mi nie pływały jany. Po prostu tego nie lubię. I zagęścimy sos naszą mąką taką przypalaną. Tak jak mówiłam, do tej mąki będzie link w pierwszym komentarzu. Robię sobie sama. I ile dajemy? 2-3 łyżki. Wszystko zależy, jaki sos lubimy gęsty. Ale 2 łyżki myślę, że jest wystarczająco. Na taką ilość, co ja robię. Mieszamy i doprowadzamy do, żeby się zagotowała. Nasza mąka po prostu musi się sparzyć. I dopiero w tym momencie próbujemy. Gdyby u Was okazało się, że macie za mało soli, to trzeba dosolić, czy tam dodać pieprzu. Ale muszą się pokazać bąbelki, musi nam się zagotować. Sos się gotuje. Gotuje się około minutki, aby do sparzenia, tak jak mówiłam. I można wyłączyć. Pokażę Wam teraz, że żołądki są miękkie. Zaraz Was troszkę ustawię. O. Tak. Zniżę obiektyw. Teraz pokażę Wam żołądki. O. Mięciutkie. O. Widzicie? Mięciusieńkie są. Mm. Widać? Widać, nie wiem, czy jeszcze jednego. O. I tak jak mówiłam, będę podawać je, pyszne, będę je podawać z kopytkami. Także jak się Wam film podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa, pa!